ostatnich zakupach kosmetycznych pytałam się Was, czy chcecie zobaczyć Get Ready With Me z nowościami. No i wyraziłyście chęć, dlatego jestem! I dzisiaj właśnie pokażę Wam, jak zrobiłam ten makijaż, te włosy i jaki strój mam dzisiaj na sobie, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wszystko osiągnęłam, to zapraszam Was do oglądania dalej. Dobra, to co, zaczynamy od twarzy oczywiście. I na samym początku nałożę tą bazę z Revlonu. To jest Photo Ready i mam ją w kolorze 001, chociaż to chyba jest taki bardziej kolor transparentny. I ona ma za zadanie po prostu wygładzić skórę. Więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Nakładam po prostu palcami. Ona ma właśnie takie uczucie lekko silikonowe, więc powinna dobrze trzymać podkład. Ale jak widzicie, nie daje żadnego koloru, chociaż teraz jestem bardziej różowa, ale ja ogólnie mam bardzo delikatną skórę. Jak tylko coś zaczynam nakładać, to teraz się robi cała różowa. Czy tam czerwona, obojętnie. Ale to też nie powiedziałabym, że to jest taka typowa baza silikonowa, ponieważ to nie jest aż takie maksymalne wygładzenie, ale takie delikatne przygotowanie twarzy do podkładu myślę, że jest spoko. Ale oczywiście też nie mogę Wam powiedzieć na samym początku, jak mi się tam sprawdza, więc dopiero jak trochę poużywam, to dam Wam znać. No i co, teraz zaczynamy, to znaczy teraz przechodzimy do podkładu i to jest Givenchy Tone Couture w kolorze Elegant Porcelain. Ten podkład bardzo ładnie pachnie i jak możecie zobaczyć też, on jest bardzo lejący. I on jest też trochę podobny do tego podkładu z YSL Tone Touche Cla. Pod tym kątem, że jest mało kryjący, on po prostu ma wyrównywać koloryt. No i jak widzicie, ja dzisiaj nie mam za dużych problemów, to znaczy ogólnie nie mam problemów z wypryskami zazwyczaj, czasami coś tam mi wyskoczy, dlatego ja nie potrzebuję też mocnego krycia na co dzień. Powiem Wam, że ostatnio jak używałam tego podkładu, to wydawało mi się, że on daje bardziej taki glow na twarzy, a on teraz tak jakby zastygł w taką formę pudrową, co nie do końca mi się podoba. Zaczynam być zła. No dobra, więc tak już wygląda twarz. Teraz chyba przejdziemy do oczu, bo jeżeli chodzi o oczy, też mam parę nowości. No ale najpierw oczywiście nałożę bazę, tą, którą zawsze używam i ja zawsze używam bazy, więc tutaj nawet nie chcę próbować nakładać tych dni bez bazy, bo i tak to nie wyjdzie. No dobra, no i mam, nie pokazywałam Wam jeszcze, jak sprawdza się ta paletka. To jest Naked 2 z Urban Decay, to jest ta Basics. No i chciałabym jej dzisiaj też użyć, ale tylko jako takie konturowanie i bazę jeszcze taką cieniową. I użyję też do tego dzisiaj tych pędzli z Zoewy. Więc wiecie co, chyba użyję tego pędzla. I to jest Zoewa 234, to jest taki płaski, ale jednak puchaty pędzel do nakładania cieni. I nałożę ten kolor, to jest Skim. Okay, i nakładam na całą powiekę. Ruchem wklepującym. I tutaj akurat już nie ma pierwszego wrażenia, bo te cienie już używałam. Ja jestem z nich bardzo zadowolona. Co właśnie bardzo mi się podoba w tej palecie, to to, że wszystkie te cienie są matowe. A jeżeli chodzi o pędzel, to wiecie co? Powiem Wam, że ja nie wiem, czy one są aż tak bardzo, bardzo miękkie. Ponieważ, no nie wiem, jakoś jak je używam, tak delikatnie mnie kłuje. Dziwne bardzo, bo wszyscy zachwalają tak te pędzle, a u mnie jakoś, nie wiem, wiecie co, wydaje mi się, że to nawet nie jest Sakura, ale jest Sedona Lace, czy tam Coastal Sense, one są trochę bardziej miękkie. No nie wiem, na razie nie będę zapraszać, mam nadzieję, że jakoś się ogarną. I teraz użyję pędzla 227, to jest właśnie taki na wzór tego 217 z Maca i użyję cienia Frisk. To jest tutaj ten w środku taki szaro-brązowy cień i nałożę go w załamaniu. I też nakładam dosyć mało tego cienia, ponieważ chcę, żeby to tylko i wyłącznie był lekki kontur i zaznaczenie, ponieważ zaraz będę nakładać już te właściwe cienie. I też delikatnie wyjeżdżam poza załamanie i nie nakładam tego cienia tylko w załamaniu, ale właśnie troszeczkę wyżej. Jeżeli chodzi o te cienie, one bardzo fajnie się blendują. Nie ma tutaj żadnego problemu właśnie z roztarciem. Zauważyłam, że przy bardziej matowych cieniach czasami jest ciężej rozetrzeć właśnie te cienie. A z tymi nie ma tego problemu, z czego właśnie bardzo się cieszę. Dobra, i tak jak mówiłam, dzisiaj użyję tych cieni z Makeup Revolution. I zastanawiam się, którego bardziej skłaniam się ku temu. I to jest Cautious. Sorry, ale nie mogę użyć Zoewy, bo nie mam Zoewy tego pędzla. To jest
Hakuro H61 i chyba, nie, wiecie co, dobra, najpierw nie będę moczyć, zobaczymy jak wyjdzie to na sucho. I nakładam go troszeczkę wyżej jeszcze tutaj też w załamanie, bo chciałabym z tego zrobić takie delikatne smokey eye. I teraz wezmę znowu z tej paletki ten najjaśniejszy i będę to wszystko rozcierać. Jeżeli chodzi o tint, to muszę wam powiedzieć, że jest spoko, ale liczyłam chyba na coś takiego bardziej wow. I chyba powinnam kupić po prostu nie te pigmenty, tylko powinnam kupić sobie te takie też pigmenty, ale takie bardziej foliowe. Bo myślałam, że właśnie uzyskam coś takiego na oczach. No ale jak widzicie, niestety nie. I teraz pędzelkiem z Ewy, to jest 226. Nałożę ten sam cień z Make Up Revolution na dolną powiekę. I wyjeżdżam troszeczkę niżej, ponieważ chciałabym właśnie uzyskać taki bardziej efekt rozmycia. Ale jeżeli już jesteśmy przy tych cieniach, to jeszcze chciałam powiedzieć, że one bardzo fajnie się rozcierają. Nie ma tutaj żadnego problemu. Bo też na przykład są takie cienie jak te z Hean, które kupiłam niedawno. One bardzo ciężko się rozcierają i naprawdę trzeba dosyć sporo czasu i dosyć dużo cierpliwości, żeby je rozetrzeć, więc te dobrze się rozcierają i to jest na pewno duży plus. To jest taki skośny, podobny do tego, ale on właśnie jest skośny i jest cieńszy. I to jest 322. I wezmę właśnie ten najciemniejszy cień i rozetrę sobie go wzdłuż linii rzęs. To, co zauważyłam, jeżeli chodzi o te cienie z Naked, to one nie są aż tak bardzo napigmentowane jak niektóre cienie, ale spokojnie do makijażu dziennego się sprawdzą. Ja na przykład nie sądzę, żebym chciała wykonywać tą paletką makijaż wieczorowy, no bo jednak mam lepsze cienie do tego, ale dzienny jak najbardziej. No i teraz standardowo, jako że lubimy rozcierać wszystko, znowu ten 227 i rozcieram tą górną kreskę. Ej, ale naprawdę te pędzle wydają mi się ostre. Nie wiem, czy jestem dziwna, czy mam jakiś lipny zestaw, ale one naprawdę mnie kują. Nie wiem, może jak je umyję, to będzie lepiej. To znaczy wypiorę. Affluent. Nałożę go tutaj wewnętrzne kąciki tylko. I użyję do tego celu pędzelka 317. I nałożę troszeczkę go więcej, ponieważ chcę, żeby to właśnie był taki złoty akcent w tym makijażu i żeby bardziej go było widać. Ale jak widzicie, to nie jest taki prawdziwy złoty, tylko to już jest złoty troszeczkę pomieszane z miedzią. Nie wiem, czy to zobaczycie, jak nie teraz, to później wam pokażę. I teraz użyję tuszu, którego jeszcze nie pokazywałam wam i nie używałam go. To jest Rimmel Lash Accelerator i to jest maskara, która ma wspomagać wzrost rzęs. I ogólnie to jest maskara wydłużająca, z tego co pamiętam. Ten pigment złoty wygląda tak, jakby miał mi się zaraz osypać, więc go lekko wklepię. Licząc, że zostanie na miejscu. Nie, ale spoko. Dobra, to zaczynamy tuszować rzęsy. Oczywiście nadmiar tuszu wycieram w chusteczkę, bo on jest dalej świeży i dalej troszeczkę za dużo jest tego tuszu. Ale to, co bardzo lubię właśnie w tej maskarze, to szczoteczka, ponieważ jak widzicie, ona jest taka malutka, a przez to, że ja mam małe oczy i małe rzęsy, to właśnie z takimi szczoteczkami lepiej mi się pracuje. Chciałam wam z bliższej odległości pokazać, jak wyglądają wytuszowane rzęsy i jak wyglądają niewytuszowane. Nie przejmujcie się tuszem na powiekach, zawsze mi się to zdarza, ale zaraz to wytrę suchym patyczkiem. No i tak właśnie wyglądają, nie wiem, czy wam się to podoba. Dla mnie ten efekt jest ok, ale to na pewno nie jest jakiś efekt wow. I żeby właśnie taki efekt uzyskać, musiałabym użyć jeszcze jakiegoś innego tuszu, ale że dzisiaj tego nie robimy, no to dzisiaj tego nie robimy, więc teraz zrobię sobie drugie oko i zaraz do was wracam. Ok, pomalowałam już oczy, no i właśnie tak wyglądają te rzęsy. Dzisiaj mi coś nie wyszło, ale to wiecie, każdy ma... Czasami rzęsy mają dobry dzień, czasami gorszy, dzisiaj miałem ten gorszy, więc trudno. I brwi też już przy okazji zrobiłam i zrobiłam je starą i dobrą kredką z Classics. No i teraz korektor pod oczy, czyli standardowo Kobo Modeling Illuminator i to jest kolor najjaśniejszy i wstrzykuję. A nie, wiecie co, chciałam użyć tego pędzelka. Użyję tego pędzla właśnie do korektora, to jest Zoeva 142. I zobaczymy, powiem wam szczerze, że nigdy nie używałam pędzla do korektorów, ponieważ wolałam to robić palcami, ale no... Powiem wam szczerze, że nie podoba mi się efekt, jaki uzyskałam tym pędzlem, więc teraz oczywiście i tak palcami muszę to wszystko wklepać.
I zostałam już tylko twarz i dzisiaj to użyję sobie jeszcze tej bazy takiej rozświetlającej Revlon Berry All i nałożę ją tutaj w miejscach, gdzie chcę mieć rozświetlenie i wklepię go to po prostu Beauty Blenderem, licząc, że nic mi się tutaj nie zruluje. No i teraz już standardowo bronzer, róż i rozświetlacz, i jeżeli chodzi o bronzer, użyję tego z NYX'a w kolorze Taupe i pędzla z Real Techniques, to jest Contour Brush. I najpierw chcę właśnie sobie zrobić takie mocniejsze konturowanie, a później to wszystko rozetrę. No i teraz oczywiście róż i standardowo MAC Well Dressed. Wiecie co, ja ten róż mam już chyba od 3 lat i serio używam go cały czas. W ogóle nie widać zużycia, nie wiem czy ten róż kiedykolwiek się skończy. No i oczywiście rozświetlacz Mineralize Skin Finish w kolorze Soft and Gentle. Nakładam tutaj na kości policzkowe i użyję go dosyć sporo, ponieważ właśnie dzisiaj mam ochotę na rozświetlenie. Tym bardziej, że właśnie ten podkład daje taki bardziej efekt matowy, jak możecie zobaczyć, to jest mi bardziej potrzebne właśnie rozświetlenie. Bo już się wystarczająco świecę. Ok, i teraz została nam ostatnia część, czyli usta. I tutaj mam właśnie te 3 kolory. I z racji tego, że te 2 już widzieliście na moich ustach, jeden w zakupach kosmetycznych, a drugi w zakupach ubraniowych, to dzisiaj użyję tego. I to jest Makeup Revolution Salvation Velvet Lacquer w kolorze What I Believe. Ok, więc tak to właśnie wygląda z bliska. Nie wiem, czy do końca ten kolor mi pasuje, bo on jest bardzo jasny, a ja raczej w takich nude kolorach nie czuję się dobrze. Nie wiem, dziwnie to troszeczkę wygląda ten jasny kolor. Ale jeżeli na przykład macie suche skórki, to na pewno będzie Wam to podkreślać, ponieważ ja tutaj mam jedną i ją bardzo dobrze widzę. Więc jak możecie zobaczyć, to jest taki, wiecie co, w kamerze on wygląda bardziej różowo, a on jest tak naprawdę taki bardziej rozkwiniowy. Teraz mi jeszcze słońce świeci, świetnie. Ok, zasłoniłam żaluzję, żeby było lepiej widać, więc jak możecie zobaczyć, ten kolor jest właśnie taki bardziej różowo brzoskwiniowy i szczerze mówiąc to chyba nie jest mój kolor, ja się też w nim za dobrze nie czuję, bo wydaje mi się, że po prostu on jest dla mnie za jasny i też ja mam lekko poskubany tutaj w tym miejscu i w tym miejscu właśnie ten kolor nie chce się trzymać, więc teraz przechodzimy do włosów. Ok, i teraz zajmujemy się włosami i tutaj w sumie dużo nie mam Wam do pokazania, bo mam jeszcze mokre włosy, ale właśnie dlatego, że mam mokre włosy, to pokażę Wam tą nowość, czyli to jest L'Oreal Sleek and Swing Dual Styler i to ogólnie jest taki krem plus żel i to ma dać nam wygładzenie i ochronę przed ciepłym powietrzem. No i tutaj jest takie coś fajnego, bo tutaj musicie nacisnąć. Trochę przesadziłam z tą ilością, dlatego nie nałożę tego całego, ale chciałam Wam pokazać właśnie jak to wychodzi, więc tutaj są 2 mazie, biała i przezroczysta. Ustawiam oczywiście na zimne powietrze. I jedziemy. Słabo się widzę i chyba jeszcze nie do końca mam wysuszone włosy. Ale tak to mniej więcej wygląda. Zaraz ogarnę się lustrze, bo nie widzę. Ok, więc tak już wyglądają gotowe włosy. I jak możecie zobaczyć, one są puszyste, ale właśnie nie są aż tak mocno spuszone, więc ten żel z niby z L'Oreala działa. Ale też przez to, że właśnie mam lekko takie falowane włosy, no to też nie można tak w 100% stwierdzić, czy to faktycznie działa, czy nie, no bo one są takie, wiecie, puszące się. One są puszyste, o może tak, a nie puszą. No i oczywiście na sam koniec jeszcze strój dnia i dzisiaj postanowiłam ubrać się tak, jak nie ubrałabym się w tym momencie na dwór, znaczy poza mieszkanie, a to dlatego, że po prostu chciałam Wam też tutaj pokazać parę nowości, jakie zagościły w mojej szafie. Dlatego zanim pokażę Wam strój, pokażę Wam jeszcze, co mam na paznokciach. I na paznokciach mam ten lakier właśnie, to też jest nowość. To jest Vibo Wow Glamour Sand w kolorze 2. To jest ten tutaj na tych dwóch paznokciach. Tutaj już jest zwykły czarny lakier, więc to jest jakiś lakier z Golden Rose, ale już nie wiem, jaki to jest numerek. A to jest właśnie ten lakier. 2 warstwy idealnie pokrywają i to jest fajne, to, że one dosyć łatwo się zmywają. Wystarczy chwilę przytrzymać dłużej wacik
i już nie ma lakieru, więc naprawdę jestem z nich bardzo zadowolona i żałuję, że jest tak mało kolorów, bo chyba są tylko 3 albo 4. Przechodzimy już właśnie do stroju. Jeżeli chodzi o biżuterię, to mam tylko i wyłącznie zegarek i to jest mój ulubiony zegarek z Fossil. No i właśnie bluzkę, to jest bluzka, którą pytałyście się bardzo często pod moim ostatnim filmem właśnie z zakupami kosmetycznymi, dlatego postanowiłam, że Wam ją pokażę i tak ją jeszcze zobaczycie w zakupach ubraniowych, ale że się tak często pytałyście, postanowiłam, sorry za moje włosy, dzisiaj ich nie ogarniam. Dobra, skończmy to szybko, bo... Może tak będzie lepiej? No i widzicie, jest git. Bluzka. To jest bluzka, którą kupiłam w New Looku, to jest nowa kolekcja, więc jeszcze ją znajdziecie. I do tego ubrałam spodnie, których jeszcze nie miałam okazji ubrać. Są spodnie z Pull&Bear i czekam na wiosnę, żeby móc je ubrać, ponieważ jak możecie zobaczyć, na kolanach są dziury, więc nie za bardzo to się wpisuje w obecny klimat. Ale tak jak już Wam powiedziałam, pokazuję Wam dzisiaj strój z rzeczami, którymi nie wyszłam w tym momencie na dwór. Dlatego, że też chcę Wam pokazać buty i to są te szpilki czerwone z New Looka, które pokazywałam Wam też w zakupach i one są teraz na wyprzedażach i jeszcze je widziałam, więc jeszcze są, ale podobno są bardzo niewygodne, tak jak pisałyście mi w komentarzach. Ja niestety jeszcze się o tym nie przekonałam, ponieważ nie miałam okazji w nich nigdzie wyjść, ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. No i tak się prezentuje całość. Bardzo mi się ten strój podoba i zobaczymy, co Wy o nim sądzicie. Oczywiście od razu mówię, to nie jest strój na teraz, żebyście mi nie pisały, że jak Ty możesz wyjść na dwór. Nie, nie wychodzę w tym, tylko Wam pokazuję. Okej, więc to już jest wszystko. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli chcecie coś takiego częściej, to piszcie w komentarzach. No i co? Zobaczymy się już w następnym filmie. Trzymajcie się, buziaki. Pa! Thank you.